Witajcie, moi drodzy, witajcie. Zobaczcie. Oto niedzielny poranek po deszczach czerwcowych, po burzach. A tutaj pan pomidor szczęśliwy z malutkimi pomidorkami. Tak. Muszę pana, panie pomidorze, pokazać tak. Piękny, wielki. Ja nie wiem, jak on się zmieści do samochodu i nie będzie mu smutno tam w tym mieszkaniu bez balkonu na... Ojojoj. Tak. Dużo ma kwiatków. Cześć, mucha, cześć. Dużo kwiatków, tak. Wyższy jest teraz ode mnie, ale stoi na pudełeczku. O, tak. Każemy tutaj... Oj, portki ze mnie lecą. Jeszcze śniadania nie jadłam. Artur je właśnie mamy kluski. A ja wyszłam na taras i jak zobaczyłam, cześć mucha druga, jak zobaczyłam to cudo poranku, to op, o, z tej strony teraz tak. Poranne, niedzielne, czerwcowe słońce i pan pomidor, szczęśliwy, prawda, pani pomidorze? Bardzo szczęśliwy pomidor, tak. O tak, tutaj. O, widzicie, jak jest wielki. Cześć piesku, cześć. Taki jestem wielki. O, a tutaj mamy banany. Banany urosły na... Tak, tutaj banany urosły... Muszę się przesunąć. Banany urosły na sycylijskiej włoskiej pomarańczy. Znaczy sycylijskiej czerwonej pomarańczy. Tak, o. Cześć banany. Ekologiczne, a tutaj po deszczu. Burz ogrodowy, tak, doniczkowy, też wszystko pójdzie. Zostały nam ostatnie 2 tygodnie, tak, i oj, lecą porki. I wielka radość, pocieszmy oczy. Mam dużo pracy i nie mam czasu filmować, ale tutaj, o, i samoloty ganiają, co słychać, a tutaj po deszczu jest pięknie, koper. Tak, ptaszku, tak. Rano o 4 się obudziłam. Przepięknie ptaki śpiewały. I ten śpiew ptaków dam w podkładzie teraz. Bo teraz to słychać tylko samoloty. Tak. O, tutaj pietruszki, wszystko. Pani mięta cytrynowa, jabłkowa. Jakaś tam. Tak. Cudo, prawda? Cudo, cudo. Wszystko. Och. A tam już czas piwoni. O, piwonie po deszczu. Poproszę Artura, dzisiaj może zejdzie i trochę pofilmuje. Te kropelki szczególnie na listkach. O, przysłoniłam listkiem. To pan listek przysłonił. Tak, tak. No dobrze. Najbardziej zależało mi na pokazaniu tego pomidora. Panie Arturze, zdążyłam, zanim pan skończył jeść lane kruseczki. Dzień dobry, jest bardzo smaczne. No proszę pedałować. Przepraszam. O, takie kruseczki, które... O tak. Na 4 jajeczkach, tak? Oczywiście z mąki ekologicznej, tak. A tutaj Arturowy ciśnieniomierz, o. Musi mierzyć ciśnienie pan Artek. No i czas na... Czas na... Na malutki lek. Na malutkie kuleczki arturowe, tak. O, on sobie ustawia. To jest kuleczka, żeby serduszko wolniej pracowało, tak. Beta bloker popijemy, tak. Tak, a tutaj jest taka inna kuleczka, żeby było w główce spokojnie i bezpiecznie. A tutaj biedronka i orchidea. Tak. A tutaj są Artura koszyczkowe leki. Tak, tak, w koszyczku. Artek bardzo lubi ten koszyczek. No to cóż, panie Arturze, szczęśliwego czerwca, prawda? Dobrego, pięknego czerwca. Tak, jak się pan czuje? Coraz lepiej. Coraz lepiej? Z dnia coraz lepiej, coraz troszkę trudniej mówię, ale będziemy pracować na tym, żeby ładnie mówić. Razem z tą biedronką. Trochę sił mało jest, nie? Nie, dobrze jest. Dobrze jest, no dobrze, panie Arturze. Było
ostatni tydzień był bardzo trudny. Tak. Nie było siły, tak. Było kłopot. Teraz zaczęły być dobre. No to dobrze, mamy nadzieję. O, piękna biedronka śliczna z orchideą. No to cóż, nie przeszkadzamy panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Smakuje. Bardzo. Bardzo się cieszę. I wróciłam do kuchni, a w kuchni mam pachnące piwonie. Przecudnie pachnie. W całym domu mam i Artur w pracowni ma, i ja w kuchni. Już płatki opadają, widzicie? Ale te płatki, które są, jemy po prostu. Tak. Czyli daję do duszenia i biała piwonia, i różowa piwonia. Wystarczy. Kochani, pięknego, pięknego, błogosławionego czerwca. Poświęconemu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I jeszcze na chwilę. O! Jest po piesku, tak. Już są malutkie jabłuszka. Nie mogłam tego nie pokazać. Już są malutkie jabłuszka. O, słyszę ptaki. Cudowny czas w naturze. Lecimy. Tutaj pomalowaliśmy to, co odcinaliśmy, tak, żeby było wszystko zabezpieczone. Jest ślicznie. Po deszczu. Bajkowy domek.